społeczeństwa bardzo zwiększyły. No, ale opłaty też poszły ja w górę. Ja przeżyłam biedę. Dlatego to, co w tej chwili mam, to doceniam. Pani oszczędzać, liczyć. Tak, i oszczędzać lubię. I mi wystarczy, głodna nie jestem. A nie jak teraz. Pani jest rozrzutna, że tam wszystko pani jak leci, kupuje w sklepie tam. Nie, ja kupuję tyle, ile mi potrzeba. Raz kupuję gorzej, raz kupuję lepiej. Wie pan, bo na czym, na czym da się oszczędzić teraz? Na wszystkim. Nie można. Na prądzie, jedzeniu. Na prądzie, no to wie pan, no też. Też, bo wieczorem. Nie, mniej żarówek, czy tam mniej więcej zgasić? No to już zależy od indywidualnie, ale zawsze oszczędzić można. Proszę pana, ja to jestem wściekła, wie pan. Sama pani jest we dwójkę, też różnica. We dwójkę z mężem, tak. Teraz młodzież to by chciała wszystko mieć. Wszystko mieć. A ja to się musiałam, proszę pana, od złotówki dorabiać. Poprzez spółdzielnie, gdzie były tworzone odrabianie 2/3 czynszu. Duże wymagania mają młodzi. Tak. No ale mieszkania ile kosztują na przykład? No kosać na kawalerkę 1 000 000 złotych w Warszawie na przykład. No a ja sobie kupiłam z biedy i dostałam mieszkanie. No, czyli za komuny było lepiej w takim razie, no bo wtedy było stać ludzi młodych, a teraz nie bardzo chyba. No bo teraz młodzi to by chcieli gotowe. Mój mąż to za 5 zł odrabiał godzinę. No właśnie, zauważyła pani, że ludzie nie chcą pracować za tą najniższą krajową? Że to... Najniższa krajowa teraz... Pani by dała tu 100 zł, żeby ktoś skosił trawę, to by nikt nie przyszedł, nawet by nikt się nie zgłosił. A no to wie pan, to ja już nic na to nie poradzę. Bo ja słucham... To jest 3 000, tak żeby... 3 000, ale mi wystarczy. Wystarczy mi, proszę pana, bo ja... Nie trzymałem, 4 narzekaj. Proszę pana, teraz się wymagania... Na chleb mi nie brakuje. Da się oszczędzać? No, oszczędza pani, czy pani musi? Jeszcze dla wnuczków tam oszczędzać. Wodę oszczędzam się, prąd oszczędzam. Czy pani wszystko oszczędza? No, muszę czy oszczędzać. Pani jest taka rozrzutna, że na wakacje, gdzieś wyjazdy? Jak... trochę, no. Jak... Dla wnuczków się znajdzie zawsze coś? Znajdzie się, jak mają tam jakieś urodziny czy imieniny. No bo no, babcia jak to babcia, no. Ile teraz trzeba mieć, żeby żyć godnie? Powiedzmy w takim mieście jak tutaj, do 100 tysięcy. Te emerytury. Ile minimum teraz trzeba mieć? No jakby 4 000 było, to by jeszcze. 4 000 to by jeszcze względnie było. 4. Prąd ma w górę i 60%, gaz, woda. Jak pani to wszystko ocenia teraz od połowy roku? No... Trzeba będzie zacisnąć pasa, że tak powiem, przyświeczka będziemy siedzieć, czy nie? Oszczędzać, wodę oszczędzam się, prąd oszczędzam. Czy pani wszystko oszczędza? No, muszę. Czy pani jest taka rozrzutna, że na wakacje, gdzieś wyjazdy, jakieś masaże, rehabilitacje? Stąd, proszę pana. Bo w telewizji mówię, że tak jest różowo, tam jak pani włączy TVP, TVN, że emerytom się dobrze żyje. A dużo lat pracy pani miała? To dużo. W służbie zdrowia, ale to były straszne małe. Czy składki wtedy były słabe? Małe składki i pensja była słaba. Zaś wodę oszczędzam się, prąd oszczędzam. Czy pani wszystko oszczędza? No, muszę. Czy pani jest taka rozrzutna, że na wakacje, gdzieś wyjazdy, jakieś masaże, rehabilitacje? Stąd, proszę pana. Bo w telewizji mówię, że tak jest różowo, tam jak pani włączy TVP, TVN, że emerytom się dobrze żyje. A dużo lat pracy pani miała? 35. To dużo. W służbie zdrowia, ale to były straszne małe. Czy składki wtedy były słabe? Małe składki i pensja była.